Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was w The Sims 3 z Aaronem i naszą rozgrywką wiejską, chciałam powiedzieć wiejską sielanką. No trochę tak, słuchajcie. Jak widzicie, u nas jeszcze są klimaty dyni, jesieni i tak dalej, no ale jeszcze ten weekend jest tak jakby jesienny. Dopiero od poniedziałku mamy zimę, więc jeszcze zostawiłam. No dobra, słuchajcie, kliknijcie łapkę w górę, jeżeli lubicie serię, jeżeli lubicie trójeczkę na kanale, bo widzę, że trójka się ogląda mniej, zdecydowanie mniej, słabiej niż czwórka, ale chcę nagrywać trójkę i będę ją nagrywać, więc dla osób, które są na moim kanale dla trójeczki, to możecie być spokojne, ale właśnie kliknijcie łapeczkę w górę, żebym zobaczyła, że tu jesteście. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i słuchajcie, lecimy na Szczecin. Słuchajcie, tutaj nasz... Słuchajcie, ktoś ostatnio policzył pod odcinkiem, ile razy powiedziałam słuchajcie. Ale chciałabym was za to przeprosić, bo ja nie kontroluję tego. Choć ja wiem, że nadużywam tego słowa, to ja tego po prostu nie kontroluję i dopiero w montażu słyszę to cały czas, więc sorry. Może się kiedyś oduczę, ale wątpię. Dobra, marne szanse, słuchajcie, marne szanse. No właśnie, słuchajcie, no, nieważne, dobra. Nasz Aaron jest po prostu taki, wiecie, wstał sam z siebie o 5:30, więc myślę, że przykładny nasz tutaj rolnik. Rolnik szuka żony, dobra. Skorzystaj sobie, wiesz, i weź sobie tutaj jakieś resztki, na przykład naleśniki z jabłkami. No i co? I tak jak codziennie lecimy do naszych kurcząt, zbierzemy jaja, nakarmimy. Spytamy, dlaczego kurczak jest jak biurko. Tak, na pewno musimy o to spytać, bo to dość ciekawe. Jak tam nasze kunie? Kunie już się powysypiały. Kuń co robi? Kuń je, dobrze. A drugi kuń? Kuń sikus się chce, to posiusiaj sobie, tak jest. I wiesz co? I zjedz sobie siano. Mhm. Później sobie tutaj podejdziesz, a ty? A tobie brak ćwiczeń, ale najpierw zjadasz, więc jak sobie zjesz, to sobie zjedz. I potem, słuchaj, będziesz musiał zrobić siku i też wyjdziesz sobie tutaj. Poćwiczą sobie troszeczkę, chociaż też bym chciała, żeby Aaron z nimi też poćwiczył, żeby mu się te jeździectwo, wiecie, ogarnęło. Chociaż taka pogoda teraz marna, że szok, no ale trudno, no cóż poradzić mam? Cóż poradzić mam? Aurora sobie dosypia, bo Aurora jakoś, nie wiem czemu, ale jakoś tak strasznie późno się położyła spać. Czy ty w ogóle pracujesz, nie wiem, dzisiaj na 9 za 3 godziny? Godziny, więc no, wysypiaj się. Jak ty masz karierę? 8. No to zaraz będziesz miała 9, 10, także spełnimy ci aspiracje. Także fajnie, fajnie. Dobra, ale w sumie jak wstaniesz, bo już w sumie to wstanie, bo zaraz idziesz do pracy, odetkać trzeba, ale wiesz co, to wezwij naprawczego, tak jest. Higienę masz spoko, więc sobie tutaj podjesz coś tam, możesz z wiśniami zjeść dla odmiany. Dla odmiany ty z wiśniami zjedz. No i też chciałabym, słuchajcie, dzisiaj, żeby nasz Aaron z tą naszą Lark się pospotykał, żeby może zaprosił ją, w sensie jako dziewczynę i tak dalej. Jak ona zacznie tutaj z nim jakby się spotykać itp. itd., on będzie chciał może, żeby ona się do niego wprowadziła, to wtedy Aurorze, słuchajcie, zrobimy tutaj kącik. Ona będzie sobie tutaj miała taką... takie mieszkanko. Zrobimy jej tu kawałek salonu, kawałek kuchni, kawałek sypialni, kawałek łazienki i ona sobie tutaj będzie siedziała. No, żeby nam... A ten pokój, bo to jest taki bardziej właśnie master bedroom, że tak powiem, przejmie właśnie Aaron z tą swoją kobitą. Tutaj przecież mają taki salonik i tak dalej, a to będzie taki pokój, po prostu będzie czekał. Ten pokój będzie czekał na potomków przyszłych, niedoszłych. Także, także taki jest plan. Zresztą nasza Aurorka jest już seniorką, też nie zapominajmy, ale też nie chowajmy już jej od razu do simowego zaświatu. Także mam nadzieję, że to z nami jeszcze pobędzie. O, chciałabym, żeby też dzisiaj zaadoptować, słuchajcie, pieska. Chciałabym, żeby to był duży pies. Tyle jaj zebrał Aaron. 3. Samochód za godzinę. Dobra, pokaż Aaronie. Może sprzedajmy to. 30. No. Nie dużo, nie mało. Tutaj byśmy mogli to zasać. A, 5. poziom. No dobra, tu jabłka mamy. Drzewa z jabłkami mamy. Chociaż przydało... Koniu, ja bym chciała, żeby koń tutaj nie wychodził poza tę strefę, gdzie koń powinien być. Wie koń? Koniu, dawaj tu. Wiesz co? Weź sobie, nie podrabuj grzbiet, tylko weź sobie trenuj do wyścigów. O! A ty co? Ty, siku, czemu nie sikasz? Sikaj. Czemu nie sikasz? Sikaj. I tu zrób sobie ćwicz skoki. Co to w ogóle jest? To jakaś cebula? Ziemniak? Skąd to się wzięło się? Skąd to się wzięło się? Co ty tutaj robisz? Wyproś spokoju. A, wlazł ci do kibelka. No cóż. No cóż, chodź, podnieś to i to. Nie wiem, skąd to się wzięło w ogóle. Możesz też podnieść te kwiatki, to możemy sobie sprzedać, bo po co nam one tutaj u koniu? U konia to kosmos jest? To najdroższy kwiat. Halu.
No jakbyś jeszcze się przebrał, a nie w tak samych gaciach parodiujesz po tym, to by było fajnie. Dobra, pozrywałeś tych kwiatków. Tutaj też, a nie, to chyba są te krople. Dobra, kosmos właśnie kosztuje 600. No, kiedyś to było, teraz to nie ma. Jak się zbierało kwiatki, żeby właśnie się dorobić w Simsach, to trójce, to właśnie trzeba było zbierać kwiaty, słuchajcie. To ty tutaj chciałeś pocałować ją, a tu iść z nią na randkę. Dobrze, dobrze, dobrze. Czy ty poszłaś do tej roboty? No idź, babo, do tej roboty. Idź, idź. Ten się boi, bo jest burza. No cóż, dobra, a ty wiesz co, to ty napełnij tutaj miskę, napełnij miskę, nawet dwie miski napełnij i chodź na górę, czy twój komp już jest sprawny, bo chyba ostatnio nie był, 2000 żeśmy na kwiatach zarobili, patrzcie, i weź tutaj więcej, adoptuj zwierzaka ze schroniska, tak, potrzebny jest nam pies, duży pies nam potrzebny jest, tak jest, tak jest, tak jest. Ej, my mamy sprzątaczkę panią jakąś, musimy chyba zadzwonić po usługi, bo mamy taki duży dom, my tego nie ogarniemy sami, słuchajcie. No tak, 10 kwiatów zebrać. Weź, chłopie, się ogarnij. Ogarnij się, chłopie. No i dobra, mamy pieseczki. Tu mamy kundel szczenie, mały pies. Nie, to my musimy pies, w sensie duży pies. Tylko ja bym chciała, żeby to było szczenie. O, ten jest szczekun. O, szczekun? Szczekun. U kogo był szczekun? Tak miał na imię. Kundel. A to jest też kundel, to też kundel. Kundel, mały pies, tylko że już jest dorosły. Australijski pies pasterski. Poszukiwać przygód przyjacielski. O! Lubi zabawę i wierny. Kundel, pies, szczenie. Szczekun, gratis. I on chyba będzie dużym psem. Taki pies by nam się przydał, co nie? Właśnie pies pasterski, poszukiwać przygód. Ale może weźmy na razie tego szczeniaczka, żeby mieć od maleńkości. Szczekuna weźmy, no. Dobrze. Dobrze. Tak żeśmy go nazwali, niech tak się nazywa. Dobra, ty jesteś w pracy, ale jeszcze powinnaś tutaj zlecenie jakieś robić. Nie wiem właśnie, czy powinnaś iść do... A tutaj też program medyczny, weź udział w programie medycznym. No dobra. A, my mamy panią pokojówkę. No dobra, no to w takim razie... Nie wiem, czy ona ma być w pracy, czy iść tam? Tutaj? A ty, koniu, co? Koniu się boi. Nie, dobrze, to jej się jako idzie do pracy robi, więc spoko. Dobra, chodź tutaj, bez pracy, tak, ty jesteś bez pracy, ty będziesz tego pieseczka, tak jest, tak jest, tak jest. Okej, 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 dobrze, dobrze. Jak tam? Dobra, a ty co robisz? Ty się pasiesz, ale gdzie? A tutaj. Dobra, chodź Aaron tutaj do nich troszeczkę. Uczucia możesz pogładzić, ale też myślę, że opieka możesz poszczotkować. Tutaj też myślę, że opieka możesz poszczotkować. No i zaraz troszeczkę pojeździsz na którymś. Który konik jest po prostu lepszy, w sensie ma więcej umiejętności? Ty masz 3 umiejętności skakanie. Ty masz wyścigi 2. No to myślę, że... Czekajcie, to jest kto? Daszka. Dasza, ty tutaj na tobie pojeździmy troszeczkę, żeby właśnie wziąć udział w dzisiejszych tych... słuchajcie, zawodach dla początkujących. Fajnie byłoby już zająć jakieś miejsce, wam powiem szczerze. Jest nasz szczekun, jakiś słodziak z niego. O, będzie dużym psem później, to fajnie. Fajnie, dobra. To... Aurora wróciłaś? Nie, to pan pokojówek nasz właśnie. Nie, chodź tutaj, podnieś zwierzaka, chodź, chodź. Jak tam nasze koniki? Kontakty brakują. Weźcie ze sobą, porozmawiajcie. Porozmawiajcie ze sobą, konie. Przyjazne, trąć nosem, przyjazne, wąchaj, przyjazne. Bo musicie się dobrze lubić, bo potem będziecie mieli razem źrebie, więc musicie się dobrze lubić. O, no dobra. A Aurora, robisz to zlecenie, dobra. Dobra, nasza Aurorka tutaj pracuje. Nie wiem, czemu ona w ogóle ma taki, słuchajcie, taki strój, znaczy taką fryzurę bardziej. No ale dobra, niech będzie. Tutaj ma jakieś nadgodziny do siebie, że za swoją tutaj... O, proszę bardzo. Proszę ładnie tutaj... A ty jesteś w sumie obok domu. No ale dobra, bierz się do pracy. Co ty byś dać buziaka trzymanemu? O, a tu? Uspokoić dyniak. Dobra, na Saszy tutaj, na Daszy. Słuchaj, na Daszy. Na Daszy jeździmy. Mamy już... Który ty masz w ogóle poziom? A, trzeci dopiero. No właśnie. Dopiero, właśnie dopiero. O, czwarty, no to dobrze. To dobrze, dobrze. Dyniek, co ty tutaj wyprawiasz? Słuchaj, weź sobie, wejdź do środka tutaj. Bo one strasznie się stresują. Sobie, wiesz co, wypij i sobie zjedz siano. I sobie, wiesz co, weź sobie... zdrzemnij się, tak. Myślę, że to dla ciebie będzie najlepszy sposób. Sobie się uspokoisz i już.
O, a Dasze się chce pić strasznie. A jaką ona ma umiejętność? No na trzecim poziomie. Fajnie, że miała też na czwartym. To wiecie. Podążaj. No, ale byś mogła się napić, wiesz. Napić byś się mogła i sobie zjeść siano. Bo zaraz będziemy na ten trening, na ten iść. Dobra, wiesz co? Zejdź z niej na razie. Zejdź z niej, no. No dobra, zaczyna się. Zobaczymy. Weźmiemy sobie ryzyko na początek. Najgorsze jest to, że Aaron jest głodny i sikający w ogóle. Ale cóż, no cóż. No mam nadzieję, że chociaż pierwszą trójkę zdobędziemy, słuchajcie. Fajnie by było, żebyśmy zdobyli chociaż pierwszą trójkę. Weźmiemy iść na całość. Wygraj wszystko albo wróć z pustymi rękoma. Cóż, cóż, chyba nam się nie uda, niestety. Ale kurczę, dziwne, dziwne. No na piątym miejscu będziemy? No, lepiej niż ostatnio. O 75 żeśmy wygrali. No dobra, no cóż, no trudno, no. No trudno, no. O, Aurorka, zrobiłaś jedzonko? To weź sobie talerz. No i co? No i dobra, no. No wracajcie do domu, no. Ty też sobie weźmiesz talerz i sobie skorzystasz, no. Sobie skorzystasz. O, dziś przy sobocie Aaron, słuchajcie, troszeczkę pospał. Podlać roślinę on chce. No ale wiesz co, idź sobie skorzystaj. Zjedz sobie śniadanie, słuchajcie. Zjedz sobie, z wiśniami dzisiaj naleśniki. No i kurczęta, mamy kurczęta! Mamy kurczęta! Wykluły nam się kurczęta. Nakarmimy i spytamy, ile kurczaków potrzeba do wykręcenia żarówki. No i pobawimy się z kurczętami. Tak, bo ominęliśmy zbiory jajek i się wykluły kurczęta, więc w sumie nie gorzej, powiem wam szczerze, że nie gorzej, nawet fajniej. Ty dzisiaj nie pracujesz, no okej. Dobra. Okej. Dobra, idź sobie tak. I dzisiaj spotkamy się, słuchajcie, z naszą kobitą. Znaczy, to nie jest właśnie jeszcze Arona dziewczyna, ani nic. Więc się spotkamy z nią na jakąś rendezvous, żeby wiecie. Co tam u koników? Weź ty sobie zsiusiaj się, bo ty patrzysz, że masz pęcherz słaby. I sobie będziesz mógł tutaj przyjść. Tego nie możesz jeść? Nie, to tutaj możesz jeść. Więc tutaj sobie zjesz siano. I będziesz sobie trenować do wyścigów. A ty też jesteś głodny. To sobie wiesz co? To sobie jedz siano, o właśnie, jedz sobie siano, tak. Jedz sobie siano, a ty jesz sobie naleśnik z wiśnią. A ty będziesz dosypiasz, to wstawaj. I też sobie właśnie zjesz, a ty dzisiaj z jabłkiem, dla odmiany. Szczerze wam powiem, że średnia ta jesień w Appalooza Plains, bo cały czas, słuchajcie, pada. I konie nam się płoszą cały czas. No ale cóż zrobić, no. Szkoda właśnie, że tak deszczowo. Powszechna. Mądry kurczak dał ci cennej wiedzy. O, proszę. O, jaka mina, słuchajcie. O ja. Ale słodziaki. Słodko, słodko, naprawdę. O. Kurczak tak śmiesznie wygląda. No popatrzcie na tego kurczaka, no. No, co najmniej śmiesznie, no ale dobra. No, w czwórce trochę lepiej te kurczaczki wyglądają, no ale dobra, nie można mieć wszystkiego, słuchajcie, nie można mieć. O, wow, zaczął padać śnieg. O, a my mamy jeszcze dynię na tarasie, to nic. Ale przyszła też nasza Lark, zaprosiłam ją do nas, bo słuchajcie, no na dworze jest cały czas tak brzydko. No przed chwilą padał deszcz, teraz pada śnieg, więc pomyślałam sobie, że raczej fajniej będzie, jak ona po prostu przyjdzie do nas, do domu. Tylko, że nie wiem co. Aha, aż tutaj musiała podejść, tak? Okej. O! Trochę ją przerobiłam. Ona w ogóle miała takie włosy, w sensie z tymi różowymi końcówkami, więc takiej na razie to zostawiłam. Dałam jej fryzurę, dałam jej taki letki makijaż, coś tutaj jej poprzyprawiałam. Mówiłam, że ładna simeczka z niej i ładna. No i dałam jej ubranko, ale to tak wiecie, tak na szybko, naprawdę na szybko. Więc tak, możemy z nią jeszcze poflirtować. Ja bym chciała właśnie, żeby on zaprosił ją, słuchajcie, znaczy zaprosił, zaproponował jej bycie parą, ale w ogóle oni jeszcze nie mieli pierwszego pocałunku? No proszę, ja was. Także no, czas i pora to uczynić chyba, tak? O,
O, tak przy schodach, ojej. Tak przy schodach, a co tam? O, hehe. O, hehe. O, hehe. No i fajnie. No i fajnie, słuchajcie, no i fajnie. Dobra, pocałunek z przechyłem możecie teraz spróbować. Możesz ją objąć jeszcze raz. Zalotny dowcip jej powiedzieć. No bo chciałabym właśnie ją poprosić o zostanie parą. Obściskiwać się z nią możesz, tak jest. No i zaproponuj stały związek, tak jest. Okej, okay, oto wielka chwila prawdy. Dobra, fajnie, że pan posprzątał, fajnie, fajnie. Zgodziła się, tak? Dziewczyna, o jak fajnie. No to fajnie, to zrób jej masaż teraz. Fajnie, fajnie. A, tu śnieżek dalej pada. Aurora, co ty robisz w ogóle? A, stoisz, weszłaś w samochód, okej. Okay. Czy tak na koniu jeździłaś, czy tylko mi się wydaje? No dobra. O, jak fajnie, masu. Patrzę, że ty to w ogóle, wiesz co, weź sobie skorzystaj, weź sobie kąpiel. I weź sobie coś tam, zjedzcie sobie coś tam. Może wyjmij to, może się poczęstuje, ona też te spaghetki, o. Zwołaj na posiłek, goście, o. Aurora, może ty, a ty znacie się już, tak? Aha. No, to pogadaj sobie z nią, a co tam? Możesz tutaj z nią sobie chwal się oceną, no możesz się pochwalić. Coś teges szmeges tutaj, o. Ze swoją przyszłą synową. Patrzcie, jak śniegu napadało, no. A to ci. A to heca. Dzisiaj nie idziemy na te żadne zawody. Dzisiaj sobie odpuszczamy. No, dajcie znać, co, jak wam się podoba nasza tutaj... O, przyjaciółka! Patrzcie, wyjął, jaka tutaj szybka. O, pięknie. Rzuć czar. Urok miłosny. Zaklęcie łuku szczęścia. No, romantyczne to może bez przesady. Możesz pograć w nią papier, kamień, nożyce. Od kiedy wy jesteście przyjaciółkami? Ja o czymś nie wiem, czy co? No okej. O, myślę, że możesz sobie rozpalić w kominku, bo patrz, tutaj się zrobiła taka, wiesz, tak zimno na dworze, to rozpal w kominku. To tutaj będzie można sobie posiedzieć, a tutaj może sobie coś oglądać. A to w czwórce jest ten, że stąd można jakieś drinki brać chyba, co nie? O, jak fajnie, no. Sztur i palenisko, możesz się ogrzać. O, widzisz? Kto to dzwoni? Do nas dzwoni? Aurora, do ciebie ktoś. Możesz odebrać? Odbierz telefon, zobaczymy co tam. No i do toalety idź. No tu jaki ptak. Zaprzyjaźnij się z kruk. A zaprzyjaźnij się, możesz się z nim zaprzyjaźnić? To by było co najmniej dziwne. Przestać się przyjaźnić? A co ci ona zrobiła? Halo. Nie możesz się przestać z nią przyjaźnić, bo to twoja rodzina będzie. Ten jak się ogrzewa, tyłek grzeje. O matko. Co, duży... Wzięła go do wyposażenia. Tego kruka. Tu siedzi. I co my możemy? Daj prezent, uwolnij, baw się. Nieś. Okej, okay, dobra. Nie wiem, jako czarownica, czy co? Takie masz rzeczy. Przyzwij jabłko. O, weź sobie tutaj popróbuj, poćwicz coś. A, kupić klatkę dla ptaka. I co, będziesz mogła tego kruka w tą klatkę dla ptaka włożyć? Patrzcie ją, jaka skubana. Mamy miejsce na klatkę dla ptaka? Będziesz sobie hodować kruka? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, wiesz? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No patrzcie. Siedzi. Napełni mu jedzeniem. Możecie nacisnąć, jak nazwać naszego kruka mamy. Złapała kruka i wsadziła go do klatki. No tak, Aurora. Świetnie. Świetnie to zrobiłaś. Dobra, chodź, zrobimy ten. Prezenty damy wam. O, patrzę, że... Ten, trochę osób mnie zaprosiło, ja nie zaakceptowałam, ale już, słuchajcie, się to zmieniło w tym momencie. Prezenty? O, są prezenty, dobra. O, hodowca koni z Hidden Springs pozdrawia. O, Hidden Springs, bardzo... O, kasa, dziękujemy, pozdrawiamy. Ten, Hidden Springs, bardzo ładne miasteczko w ogóle. Prezent niespodziankę damy. I pozdrawiamy. Tak, my zawsze pozdrawiamy, jakby... Jakby pozdrawiamy zawsze. Okej, okay, dobra. Dobra, co? Nie przeczytałam. Pozdrowienia z innego dnia naszym życiu. Wyrzucili nas z domku. O matko, jak to? Jak to taki książek kwacza dla nas? To luksusowy pakiet w takim razie. Odsyłamy, proszę bardzo, proszę bardzo. Dziękuję za komputera. Od Ewy przesyłam pozdrowienia. To my też przesyłamy pozdrowienia. I wysyłamy prezent niespodziankę.
Ingusia, pozdro... O, taki sam kwiatek, no widzicie. O, luksusowy pakiet, lecimy z luksusowym pakietem. O, pozdrawiamy. To czwarty, no i dobra, piąty prezencik. Zobaczmy, czy mamy kogoś takiego, kogo tutaj... o... Pozdrawiam ze studiów sztuk pięknych od Pauliny. No i dobra, to my też pozdrawiamy. Uuu, to bogata studentka 2000 dla nas. To może luksusowy, może relaksujący, jak na studiach to relaksujący pakiet, no. Tak, no i dobra, wszystkie prezenty wysłane. Także ja was pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, że możecie właśnie zapraszać mnie na Steam Page'u i będziemy sobie takie prezenciki wysyłać co odcinek. A teraz już się z wami żegnam. Dzięki serdeczne za oglądanie, łapka w górę, subskrypcja, no i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa, pa! Oh,